Cześć wszystkim, nazywam się Patryk Sokłowski i zapraszam Was na mój nowy kanał na YouTubie, gdzie będę starał się pokazać Wam ciekawe rozwiązania, które z... znajdziemy na gridzie Formuły 1 w 2023 roku. I, I tak, y... możecie mnie kojarzyć z... głównie z Twittera, prawdopodobnie, z... szczególnie z pod hasztagu f1.pl, gdzie. Dość aktywnie udzielałem się przez ostatnie kilka lat. Możecie wiedzieć lub też nie, ale przez ostatnie pół dekady byłem inżynierem aerodynamiki w takich zespołach jak Ferrari czy McLaren. I w ostatnim czasie zdecydowałem się wrócić do Polski, żeby spróbować czegoś innego. I Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować może nie analizę techniczną całego bolidu, bo to zajęłoby no spokojnie ponad godzinę. Ale chciałem Wam zaprezentować dwa ciekawe rozwiązania, które Mercedes przygotował w swoim nowym bolidzie, czyli W14 na, na nowy sezon. Dobrze, więc pierwszym rozwiązaniem, które przykuło moją uwagę, jest. Po prostu design tego płata krańcowego przedniego skrzydła, a w szczególności obszar, gdzie zespoły starają się wypchnąć strugę powietrza na, na zewnątrz koła po prostu, żeby ona gdzieś tutaj sobie trafiła w miejscu mniej więcej styku opony z nawierzchnią, nawierzchnią toru. I robi się po to. Robi się to po to, żeby właśnie ten, to ciśnienie, które to wyższe ciśnienie, które gdzieś tutaj przed przednim kołem się znajduje, tą masę powietrza wypchnąć na zewnątrz koła. I mamy kilka kilka takich narzędzi aerodynamicznych, dzięki którym zespoły są w stanie to osiągnąć. Po pierwsze. Zacznijmy sobie może od góry. Jest to właśnie odpowiedni design tej górnej krawędzi, który jest trochę, to jest ta, ta końcówka tutaj jest tak naprawdę zagięta do, do wewnątrz odrobinę i powoduje to, zaraz znajdę kolor, powoduje to, że tutaj tworzy nam się wir, który kręci się akurat z, z tej strony bolidu. On się kręci. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, drugie drugi, takie narzędzie aerodynamiczne, które pozwala kontrolować opływ wokół przedniego koła nie tylko w Mercedesie, ale ogólnie wszystkie zespoły to stosują. Jest to właśnie ten, ten płat tutaj. I z, z tego płata tak samo mamy wir, który będzie gdzieś tutaj mniej więcej. Może nie, to nie jest środek na wysokości koła, ale gdzieś tutaj będzie sobie e, leciał dalej, e, z, no, wokół, wokół przedniego koła. E, I trzecim e, takim narzędziem aerodynamicznym, które zespoły stosują, e, zmienię może znowu na żółty, jest to właśnie ten rejon, z tym wycięciem i jak widzimy tutaj, takie zakręcone e, l, zakręcone profile, e, po prostu trzech płatów przedniego skrzydła. Tylko, że w wypadku Mercedesa oni podeszli do tego obszaru całkowicie inaczej niż ktokolwiek inny z tych bolidów, które widzieliśmy do tej pory. A nie widzieliśmy tak naprawdę tylko, tylko Red Bulla. To znaczy, widzieliśmy, ale tam bardzo materiały, bardzo słabej jakości były, więc możemy uznać, że nie widzieliśmy tak naprawdę, jak RB19 wygląda. Jeśli popatrzymy na ten obszar od wewnątrz przedniego skrzydła, robi się jeszcze bardziej interesujące, bo o ile raczej wszystkie zespoły mniej więcej rolują sobie te końcówki, Płatów przedniego skrzydła w tym rejonie, w taki sposób, żeby wytworzyć niejako taki kanał dla, dla ujścia tego powietrza w tym kierunku. O tyle Mercedes postanowił tak naprawdę od, odsunąć, odłączyć te końcówki. Tutaj widzimy jedna, druga i trzecia, która. Które wiszą tak naprawdę w, no, w powietrzu. One są oczywiście połączone takimi małymi łącznikami, tutaj, tutaj, gdzieś tam z tyłu. Ten, ten ostatni płat przedniego skrzydła. Ale to odsunięcie i to rozłączenie tych końcówek, końcówek płatów przedniego skrzydła pozwala im na Wygenerowanie dodatkowego zawirowania, które będzie wirowało już teraz po, po lewej stronie bolidu, pamiętajmy o tym, które będzie wirowało zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli tutaj sobie takie trzy wiry z tych trzech końcówek idą, ale dodatkowo, wykorzystując sprytną interpretację przepisów w tym obszarze, dorzucili, takie dwa, dwa skrzydełka, które są zakręcone w dół. I one też będą generowały tak samo dwa kolejne wiry, y, które kręcą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. A jeśli prześledzilibyśmy sobie teorię y, wirów korotacyjnych, zdaje się, że tak to poprawnie po polsku będzie się nazywał. To wiemy, że te wiry, które kręcą się w tym samym kierunku, mają taką cechę, że będą w stanie się połączyć. I teoretycznie, jeśli nie mielibyśmy żadnych strat w przepływie czy w strat energii, po prostu ruchu tych, tych wirów, to kilka małych wirów. Byłoby w stanie wytworzyć, czy nie wytworzyć, tylko mieć taką samą energię, jak jeden duży wir. Więc a w tym wypadku i w tym rejonie nie ma właściwie możliwości, żeby wygenerować jakiś w ogóle jakiś wir bez tej interpretacji, na którą się zdecydował Mercedes. Więc to. To jest bardzo sprytna interpretacja przepisów i myślę, że to znaczy wydaje mi się, że możemy się spodziewać, że inne zespoły też będą czerpać z, z tej interpretacji i z tego pomysłu. Może zostanie e, oprotestowana, a może po prostu zespoły e, przy, przy, przy upgrade'ach przedniego skrzydła zdecydują się na wykorzystanie Podobnego designu, po prostu. Drugim takim bardzo ciekawym obszarem w Mercedesie jest obszar przedniego zawieszenia i wlotów do chłodzenia przednich hamulców. I co ciekawe, w jednym z materiałów udostępnionych przez zespół Mercedesa możemy znaleźć bardzo rzadkie ujęcie, które które pokazuje tak naprawdę wylot z, z właściwie z wewnątrz koła, wylot z chłodzenia przednich hamulców i jest to bardzo rzadki obrazek do, do podziwiania tak naprawdę i możemy tutaj zauważyć mnóstwo ciekawych detali w W14, zarówno przy kole, jak i przy, przy Monokoku. Zacznijmy sobie od właśnie wymienionych przed chwilą e, wylotów z chodzenia przednich hamulców tutaj mamy e, właśnie ten ten kształt który tutaj Mercedes e, prezentuje jest to e, wylot gorącego powietrza po prostu z wewnątrz e, koła ale jak widzicie tutaj jest e, Mamy obciętą krawędź, bo zgodnie z regulaminem technicznym, tutaj mamy też taką teoretyczną powierzchnię. Ja może ją jakoś tak zaznaczę, która po prostu jest to powierzchnia tak zwana legalizacyjna, która tworzy ten, ten wylot, i później jest ona po prostu obcinana i. Widzimy ostateczny kształt wylotu. Po obcięciu tej powierzchni legalizacyjnej, właśnie odsłania nam się ten wylot, i widzimy bardzo ciekawe rozwiązania, które Mercedes stosował w poprzednim sezonie i kontynuuje ich rozwój na, na nowy sezon. Mianowicie są to te takie skrzydełka, które tutaj widać które mają za zadanie odpowiednio. Kierować strugę powietrza, która tutaj sobie płynie, na, na zewnątrz koła, po prostu. Czemu mówię po prostu? Cały czas mówię po prostu. I te małe kierownice strugi powietrza sprawiają, że to, to ten obszar niskiego ciśnienia, oj, ten obszar niskiego ciśnienia, który się znajduje tutaj, za tylnym kołem, jest przez ten. Przez tą zakręconą strugę powietrza trochę ściskane. I ta, ta powierzchnia tego obszaru niskiego ciśnienia za przednim kołem jest, jest po prostu jakby wypychana na zewnątrz. To jest bardzo ważne do, do obniżenia oporów aerodynamicznych przedniego koła, ale też do Wypychania tych, tych strat, tego śladu aerodynamicznego przedniego koła na zewnątrz, żeby on nie został wessany gdzieś pod podłogę czy, czy w obszar sidepodów, podów. Więc pomimo tego, że to jest takie miejsce, które, na które zwykle dziennikarze czy ludzie zajmujący się technikaliami w Formule 1 nie zwracają uwagi, jednak może być to, może nie game changer, ale. To, 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 jest, to jest ta filozofia takich marginalnych zysków, i to jest jeden z przykładów, jak zespoły F1 optymalizują pewne obszary, żeby zyskiwać nieustannie te setne części sekundy na torze. Czy nawet dziesiątki. Kolejnymi takimi detalami, które widać na tym niesamowitym ujęciu, jest właściwie widok od tyłu przedniego zawieszenia i widzimy tutaj, między innymi drążek kierowniczy przedniego zawieszenia, czyli jedynka. To jest zaraz zaraz zanim tworząc taką jakby kaskadę profili znajduje się przednia noga dolnego wachacza i tutaj widzimy tylną nogę przedniego wachacza. Natomiast e, powyżej e, znajduje się oczywiście drążek amortyzatora, drążek pchany amortyzatora, to trzeba zaznaczyć, oraz e, geometria przedniego wahacza. I co, co, co jest ciekawe w ogóle w geometrii, przedniego, w geometrii górnego przedniego wahacza, to jest to, że na tej zewnętrznej części, czyli tutaj, bo widzimy, że te nogi są tak, jakby rozłączone, czyli one tutaj też tworzą taką kaskadę profili aerodynamicznych i zespoły robią to po to, żeby umożliwić przepływ powietrza pomiędzy nogami w tym obszarze, gdzie no, znajduje się tak zwany DRAM koła, czyli. Obudowa tego, obudowa wewnętrzna przedniego koła. I to dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie zredukować pewne straty aerodynamiczne, które mogą się pojawić na łączeniu właśnie wahaczy z, z, tym, z tym dramem. Kolejną ciekawostką jest to, że przez to, że geometria. Górnego wachacza wygląda jak wygląda w Mercedesie. Musieli wyciąć tą pewną część tego górnego skrzydła, które znajduje się nad przednim kołem. Ale jest to geometria dostarczona przez FIA, więc teoretycznie zespoły nie mogą jej modyfikować. Jednakże w regulaminie technicznym jest wyjątek od tego, i ten wyjątek mówi o tym, że zespoły są w stanie modyfikować nieznacznie tą geometrię dostarczoną przez FIA. Między innymi po to, żeby umożliwić ruch zawieszenia, czy, czy właściwie bezkolizyjny ruch zawieszenia z tą geometrią. I to Mercedes tutaj w tym wypadku wykorzystuje. Kolej, kolejnym takim wyjątkowym detalem, który który obecnie tylko Mercedes stosuje na, na gridzie jest właśnie ta owiewka, czyli taki panel, który gdzie jest mój ten o Jezu, jak ja rysuję jest ten panel tutaj, który ma można by było powiedzieć, że ma profil trochę aerodynamiczny, przynajmniej w tym widoku. I jeśli wyobrazicie sobie powietrze napływające sobie tutaj z przodu, gdzieś, nawet nie z przedniego skrzydła, ale w ogóle z tego tak jakby czystego, czystego strumienia powietrza przed bolidem. Zauważycie, że ta owiewka jest po prostu skierowana ogonem, czyli tym rejonem, ogonem, w dół, więc w tym momencie wydaje mi się, że Mercedes wykorzystuje to tą, tę geometrię do tego, żeby zagiąć ten strumień powietrza troszkę w dół żeby spróbować doprowadzić o odrobinę więcej. Masy świeżego powietrza w okolicy sidepodów, może w okolicy pod podłogą. Nie jestem pewien, trudno to przewidywać, ale po raz kolejny jest to bardzo innowacyjna interpretacja przepisów. Widzieliśmy to już w W13 w poprzednim sezonie, i teraz dalej ta filozofia jest kontynuowana. I ostatnie, ostatnie tak jakby, Ostatnie detale, na które chciałem Wam zwrócić uwagę, które no nie na wszystkich zdjęciach widać zawsze. Mianowicie są to kolejne elementy standardowe FIA dostarczane przez FIA, które zespoły muszą stosować w swoich konstrukcjach. Mianowicie są to te dolne skrzydełka i owiewki, które mają za zadanie kontrolować opływ powietrza wokół opony, ale w tym w tym dolnym położeniu, czyli blisko styku opony z nawierzchnią toru. I tutaj zespoły z kolei mogą jedynie nieznacznie modyfikować obrót tego, tego skrzydełka i to jest tutaj napiszę Plus minus 6 stopni. Ta, ten, ten minimalny poziom regulacji jest po to, żeby zespoły mogły po prostu dostosować tą pozycję te, tych skrzydełek, właściwie nie tych, tylko tego jednego przedniego skrzydełka do po prostu designu przedniego skrzydła w swoich konstrukcjach. Z kolei to, to tylne skrzydełko tutaj, to jest już właściwie geometria, której w żaden sposób zespoły nie są w stanie modyfikować. Jedynie tutaj jak widzicie jest takie. Małe, małe łączenie. Jest to jedyna geometria, którą zespoły mogą w minimalnym stopniu zmodyfikować. I tu też jest taki taki po prostu objętość, gdzie. Zespoły mogą to zmodyfikować, ale muszą się zmieścić w tej, w tej właśnie objętości legalizacyjnej. To tyle dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że, że się jąkam, że cały czas powtarzam, prawda? Czy, czy po prostu? Jak widzicie, za mną się już ściemniło, bo tyle zajęło mi nagranie tego materiału. I, I tak, mam nadzieję, że, że wrócicie przy kolejnych materiałach na mój kanał. A jeśli dzisiaj Wam się podobało, to zostawcie też lajka w górę. Subskrybujcie kanał. Postaram się przygotowywać coraz to nowe, coraz to lepsze materiały Formule 1 o jej stronie technicznej. Więc dzięki i do zobaczenia w przyszłości.